Radio Conchita. Ale to jest wojny handlowe. Ale najpierw my wam na stal, to my wam na Harleje, coś znowu, i tak, czy w tym szaleństwie nie dojdziemy kiedyś do tego, no dobrze, to my wam na czołgi, tak? No, może być i tak, ponieważ jeżeli rzeczywiście Unia Europejska będzie sama chciała się uzbrajać w zakresie niektórych przynajmniej typów broni, no to może to jest to dobry nawet nie poprzez wyeliminowania z proste embargowanie, ale właśnie faworyzowanie poprzez pieniądze przyznawane w miliardach euro na badania i rozwój firm europejskich powoli wypierać Amerykanów z tego rynku. Natomiast wydaje się, że to nie będzie na ostro, no absolutnie nie przełoży to na tego typu relacje, jakie miały miejsce w świecie, na przykład po wprowadzeniu taryf w latach 30. roku 30 konkretnie przez Amerykanów przed wielkim kryzysem, właściwie jeszcze, bo on wybuchł wskutek nie tyle upadku cen na Wall Street, co wskutek właśnie wzajemnego układania się taryfami celnymi. Więc to na pewno nie jest ten etap. Ja nie widzę osobiście takiego przełożenia. Wydaje mi się, że go nie będzie, ponieważ obie strony mają świadomość tego, jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa. Europa potrzebuje Ameryki, nie zrobi niczego, co narazi jej własne bezpieczeństwo. Francja, Niemcy szczególnie, bo Niemcy naprawdę mało wydają na obronę w sumie tego potencjału gospodarczego swojego. No nie są na tyle nierozsądne, żeby zaczynać konflikt, który by się przełożył na zdjęcie parasola nuklearnego amerykańskiego z nad Niemiec. Niemcy w dodatku, no to wyraźnie wyszło na jaw, mają ogromne zaległości. Nie tylko chodzi o wydawanie bieżących sum na potrzeby obronności, no ale muszą wydać ogromne pieniądze na uruchomienie tego, co mają. Znaczy, to w tych inicjatywach szczytowych widać wyraźnie. To znaczy armie europejskie sumowane to jest ponad 1 000 000 żołnierzy i dziesiątki tysięcy sprzętu ciężkiego. Tymczasem maksimum, jakie możemy oczekiwać, maksimum. To 30 batalionów. Mówimy maksimum. To jest tak, że obecnie państwa, które na przykład są prostackie mówienie maksimum, albo wstawiają siły w ogóle do sił odpowiedzi na to, one kanibalizują własne armie, czyli przesuwają sprzęt z jednostek innych do tych, które pełnią dyżur właśnie szybkiego reagowania. Dlatego, że nawet takie dostępność tak zwana sprzętu w armiach europejskich, czyli ile czołgów jest gotowych w ogóle do wyjechania z koszar, jest między 40 a 50%, a w jednostkach wysokiej gotowości albo biorących udział w konflikcie zbrojnym to jest ponad 80%. Na przykład Francuzi mają gotowość taką helikopterów czy pojazdów gąsienicowych w Afryce podczas interwencji na poziomie 80, nawet do 90%, a we Francji, jak to raport zresztą Ministerstwa Obrony Francji wykazał, 45%. Widać tę ogromną różnicę, czyli mimo tego ogromnej masy ludzkiej i sprzętu, no państwa europejskie nie są w stanie znaczących armii wystawić. I rzeczywiście jest tak, że żeby to wszystko postawić na nogi, te armie, powiedzmy, do poziomu wymaganego przez NATO 70% dostępności sprzętu, trzeba ogromnych inwestycji finansowych. Ale już sądzi pan, że to myślenie, które no, było obecne przez ostatnie lata, myślenie, że wojna to nie tu, tylko gdzieś dalej i trzeba mieć siły interwencyjne, właśnie takie zdolne do przerzucania. No, polska armia też była temu właściwie podporządkowana, by móc mieć, tak, wystawić takie jednostki, które damy radę gdzieś wysłać w odległy rejon świata, bo tam się będziemy o pokój bić. No, sądzi pan, że to już jest rzeczywiście przestawione myślenie na to, że tutaj w Europie musimy, no bo to też inne pojazdy, inny sprzęt jest potrzebny. Inne użycie opancerzenia pojazdów, choćby nasze Rosomaki inaczej były opancerzane do użycia, kiedy jechały jeden za drugim, a inaczej kiedy obok siebie. U nas będą walczyć obok siebie, osłaniać się nawzajem, a tam po prostu były nastawione na wybuchy min przede wszystkim, czy pułapek wybuchowych, dlatego były inaczej opancerzane. Więc oczywiście ma to kapitalny wpływ. Tak, odpowiedź mi zdecydowanie taka. Na przykład Polska kompletnie przestawiła się z ekspedycyjności na działania obronne. Pakt NATO również podkreślił to wyraźnie, że jego celem jest obrona terytorium państw członkowskich w wojnie konwencjonalnej z wysoko zaawansowanym technicznie przeciwnikiem. Tak to dokładnie brzmi. Ten przeciwnik wiadomo jaki jest. To jest Rosja, po prostu mówiąc wprost. Więc to myślenie się przestawiło, szczególnie po trzech wojnach, właściwie dwóch, czyli na Donbasie, a wcześniej w Gruzji po interwencji bardzo skutecznej na Krymie. Tylko to nie jest problem niezrozumienia istoty, bo ona jest świetnie zrozumiana przez NATO i państwa europejskie, tylko jest to kłopot z naszego punktu widzenia, a z ich punktu widzenia myślenie racjonalne, żeby nie przeinwestować, czyli żeby dostosować wysiłki do realnego zagrożenia. Oni oceniają zagrożenie jako niskie, my jako dość wysokie. I to jest różnica. No, położenie geograficzne robi swoje, jak zawsze. W takim razie, czego pan się spodziewa po tym szczycie NATO brukselskim? Bardzo ważnych kroków do przodu, czyli takich mniej widowiskowych, mniej może gorzej sprzedających się w mediach, no po mostach i drogach
mało chcą słuchać, być może słuchacze Radia 24 jak najbardziej, ale inni może nie mniej. No, o autostradach to wszyscy byśmy chcieli słuchać, tak, wciąż i wciąż. No tak, ale o wyporności mostów na przykład, to albo o stopniu zardzewienia filarów już niekoniecznie, a to są właśnie problemy, które ten szczyt ma rozwiązać. Ale kierowcy widzą czasami jadąc, no na przykład gdzieś w rejonie Dolnego Śląska są takie znaki magiczne, czołg na żółtym znaczku, tak, i tak. Jakieś tajemnicze cyferki. I na Pomorzu również. A no właśnie, czyli tam, gdzie są te nasze wojska, czyli mniej spektakularne, ale... Ale bardzo ważne, bo to jest tak, że najpierw trzeba było stworzyć siłę jakąś, która jest zdolna do przerzutu, lekką w sumie siłę, czyli szpicę, potem nieco cięższą, czyli całe siły odpowiedzi. Teraz powstanie na tym szczycie NATO już taka naprawdę poważna, zaawansowana, ciężka siła bojowa, czyli ciężkie bataliony, które mają wejść do akcji, ale całe to towarzystwo musi jakoś tu dojechać i właśnie to jest ten klucz do rozwiązania na tym szczycie, oprócz stworzenia tych sił drugiego rzutu. Jeżeli w najbliższych 2-3 latach, bo to do 20 roku ma być zrealizowane, się powiedzie, no to będzie ogromny krok naprzód. Chodzi o to naprawdę, żeby główne siły natowskie w razie konfliktu zbrojnego w ciągu miesiąca, półtora miesiąca znalazły się na polskiej ziemi, inaczej będzie po nas. Ja myślę, że bardzo ważny krok już został zrobiony, to też warto na zakończenie przypomnieć, stworzono 2 nowe dowództwa NATO, temu właśnie do przerzutu sił. Dokładnie tak, te dowództwa mają, nie tylko to, powstały 2 dowództwa, Amerykanie odbudowali flotę północnego Atlantyku, czyli drugą flotę, która ma osłaniać przerzuty głównych sił z Ameryki do Europy. Czyli jedno dowództwo organizuje jakby załadunek sprzętu, przerzut z północny Atlantyk, a drugie redystrybucję tego już na terenie Unii Europejskiej, czyli właśnie te słynne zardzewiałe mosty. Więc po pierwsze druga flota, po drugie te 2 dowództwa, po trzecie siły, które mają ruszyć, czyli 30 batalionów, i po czwarte remonty i dostosowanie tego, co się teraz już istnieje i tego, co będzie budowane do przerzutu wojsk. To są te rzeczy, które się staną, bo to powstaje, a jeśli się stanie, to będzie w innej rzeczywistości dużo, dużo lepszej. Zwłaszcza my tutaj na wschodniej flance, to jest o to toczy się gra tak naprawdę. I dlatego to jest dla nas ważny, bardzo ważny szczyt NATO i trzeba o nim mówić. No to dzisiaj myślę tyle o tych emocjach związanych z bezpieczeństwem. Wiadomo, że większość z nas teraz żyje emocjami zupełnie innymi, sportowymi. No i dobrze, niech trwa mundial, ale do wojny trzeba się przygotowywać. Andrzej Talaga, dziękuję bardzo, i Paweł Lekki, kłaniam się Państwu. Dziękuję bardzo. Reklama. Maria. Także do wojny. Informacje znajdziesz tam. Wszelkie informacje znajdziesz tam. Radio TK FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Lamstrom, Extra. Czerwiec 1976 roku był dla Polaków niezwykle ważnym wydarzeniem na drodze do wolności, mówił w Radomiu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w uroczystości 42. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Radom był symbolem, z którego narodziła się późniejsza Solidarność. Dla mnie Radom był, muszę przyznać, że bardzo ważna zrościł, ponieważ byłem w takiej radykalnej organizacji pośrednej Solidarność Rodząca. I wiecie, czego wam zazdrościłem zawsze? Że zdobyliście Komitet Wojewódzki PZPR. Ja też zawsze chciałem zdobyć. To był trudny budynek we Wrocławiu. Próbowaliśmy na różne sposoby, ale nie byliśmy tak skuteczni jak wy. Ale ten posiew wolności tamtych lat był niezwykle ważny. Podczas uroczystości odczytano list od prezydenta. Andrzej Duda napisał m.in., że z radomskiego czerwca narodził się polski sierpień. Polacy poczuli, że mogą i powinni przeciwstawiać się totalitarnemu systemowi. Z okazji rocznicy radomskiego czerwca 14 działaczom niepodległościowej opozycji przyznano krzyże wolności i solidarności. Jednym z wyróżnionych jest Bronisław Kawęcki. 4 dekady temu był pracownikiem zakładów metalowych Łucznik w Radomiu, w których rozpoczął się robotniczy protest. Wielokrotne, kilkunastokrotne skazywania, nędzienie setki ludzi powoduje, że wracamy pamięcią bez odwetu. Tylko myślimy o tym, żeby to miejsce, które do dziś odwiedzamy, będzie wołało o prawdę, o sprawiedliwość i o to, że to, co dokonaliśmy, miało sens. Zasadą jest to, że krzyże wolności i solidarności otrzymują ludzie zasłużeni w walce o suwerenność Polski oraz respektowanie praw człowieka w PRL-u, przypomniał prezes IPN Jarosław Szarek. Ta mała solidarność, która 4 lata później stała się udziałem milionów Polaków, bo lecie 1980, przekształciła się w tą wielką solidarność. To jest wielka zasługa Radomia i tego.
Po raz pierwszy Krzyż Wolności i Solidarności został nadany 7 lat temu z okazji 35. rocznicy radomskiego protestu robotniczego. Projekt rezolucji dotyczącej katastrofy smoleńskiej poparła Komisja Prawna Rady Europy zajmująca się problematyką obrony praw człowieka, demokracji i rządów parlamentarnych. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas posiedzenia w Strasburgu. W rezolucji, którą zgłoszono w 2014 roku, jest żądanie zwrotu Polsce przez Rosję wraku samolotu Tu-154M. W punkcie 33 stwierdzono, że nie tylko Rosja powinna to uczynić bez żadnej zwłoki, ale także przetrzymywanie wraka samolotu bez podstaw prawnych wygląda na czyste nadużycie uprawnień przez Moskwę oraz na prowokację ze strony władz rosyjskich. W następnym paragrafie z naciskiem podkreślono, że konieczne jest branie pod uwagę kontekstu historycznego w katastrofie Tu-154, który próbował lądować na lotnisku wojskowym w Smoleńsku. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Polski Lech Kaczyński, jego małżonka, a także czołowi polscy przywódcy polityczni i wojskowi. W tym paragrafie wspomniano o celu podróży związanym z obchodami 70. rocznicy ludobójstwa w Katyniu oraz o wynikających z tej tragedii konsekwencjach dla stosunków polsko-rosyjskich. W dokumencie Rady Europy podkreślono, że w trakcie ustalania przyczyn katastrofy w imię pamięci ofiar, jak i polskich oficerów zamordowanych w Katyniu przez Rosjan, obydwie strony powinny powstrzymać się przed jakimikolwiek prowokacyjnymi gestami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Unijne sankcje wobec Rosji zostaną przedłużone, zapowiada szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Te obowiązujące obecnie wygasają z końcem lipca. Restrykcje wobec Kremla są instrumentem, a nie celem samym w sobie. Niestety nie ma postępu. Musimy podjąć określone decyzje, dodała szefowa unijnej dyplomacji. Unia Europejska uzależnia zniesienie sankcji od pełnej realizacji porozumień mińskich. Dotyczą one uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia wobec osób, które podawały się za policjantów i oszukiwały starsze osoby. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia dotyczy 6 osób, które podejrzane są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Na oskarżonych ciążą zarzuty popełniania oszustw oraz prania brudnych pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, iż grupa od lipca 2016 do lutego 2017 roku wykorzystywała osoby starsze za pomocą metody na policjanta. Fałszywi funkcjonariusze przekonywali seniorów, że ich fundusze w banku są zagrożone i muszą zostać przelane na inne konto. Angażowali pokrzywdzonych także w fikcyjne akcje policyjne, nakłaniając ich do pozostawienia pieniędzy w określonych miejscach. W ten sposób członkowie grupy wyłudzili około 290 tysięcy złotych. Relacjonował reporter Radia Katowice Kamil Jasek. Polskie Radio 24. Słowo wszystko. To warto było. Historia na dziś. Ja myślałam, że 290 milionów, bo tyle tutaj nakradli niektórzy. Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej. Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, porozmawiamy dzisiaj o dwóch czerwcach, dwóch polskich miesiącach, jakże istotnych dwóch miesiącach. Oczywiście mówimy o różnych wydarzeniach. To jest czerwiec 56 i czerwiec 76. Tak to się nam w historii ułożyło, że czerwiec obfitował właśnie w różne ważne rzeczy, właściwie bunty Polaków przeciwko komunistycznej władzy, bunty, które miały charakter zarówno polityczny, jak i ekonomiczny. I ten czerwiec 56 rok, od tego zaczniemy, to jest taki pierwszy chyba moment, kiedy Polacy masowo występują przeciwko narzuconej nam komunistycznej władzy. Rzeczywiście protest wielki zaczyna się w Poznaniu, panie doktorze. Dlaczego w Poznaniu to się nam zaczęło? Też nawiązując do tego, co pan redaktor powiedział, rzeczywiście był to masowy protest, bo w Poznaniu w pewnym momencie, tam w szczytowym momencie tej demonstracji, gdzieś tak w godzinach rannych 28 czerwca, no, znalazło się ponad 100 tysięcy ludzi. Czyli czarny czwartek, tak zwany. Tak. Czy 1/3 mieszkańców Poznania. To rzeczywiście jest, no, trudno nie nazwać tego masowym ruchem. Natomiast pamiętajmy, że jednak to było geograficznie ograniczone. Władze natychmiast, no, wprowadziły taką blokadę informacyjną i w przeciwieństwie chociażby do wydarzeń z 76 roku, nawet z grudnia 70 czy nawet 68 roku, ten Poznań był jednak w jakiś sposób odizolowany. To nie jest tak, że cały kraj, prawda, w różnych miejscach się zbuntował. Natomiast, no, siła i skala tego buntu, do którego doszło w Poznaniu, jest charakterystyczna. Dlaczego Poznań? To rzeczywiście warto zwrócić na to uwagę. To równie dobrze mogła być Warszawa, mógł być Kraków, mógł być Wrocław, mógł być Gdańsk. Po prostu punkt zapalny, który akurat tam się
no, stworzył, zrobił. A dlaczego właśnie ten punkt zapalny? No można powiedzieć, że, może z pewną przesadą, że no, Polska była pewną beczką z prochem. Pamiętajmy o bardzo dużych kosztach społecznych planu pięcioletniego, prawda, tego stalinowskiego wprowadzonego w końcu 49 roku, który kosztem no, industrializacji, uprzemysłowienia, dozbrojenia i pomocy ekonomicznej, finansowej, gospodarczej, wojskowej Związku Radzieckiego, on obniżał życie. No, przecież słynna wymiana pieniędzy z 50 roku, gdzie okradziono Polaków z oszczędności, o tym świadczyła. Natomiast historycy wiedzą, że bunty nie wybuchają wtedy, kiedy jest najgorzej. Czyli w samym momencie stalinizmu, kiedy ta śruba jest przykręcona naprawdę mocno, no, nie ma za bardzo możliwości, żeby się buntować. Właśnie te bunty rodzą się, gdy coś się zmienia, gdy reżim przynajmniej czasowo się osłabia, a takie osłabienie następuje rzeczywiście no, jeszcze nie bezpośrednio po śmierci Stalina w 1953 roku, ale właśnie w 1956 roku. Pamiętajmy o dwóch ważnych wydarzeniach. Luty 1956 roku to jest słynny 20. zjazd Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, na którym to Chruszczow no, potępił kult jednostki, prawda, czyli Stalina. No, to był takim wstrząsem i dla partii komunistycznych, ale w jakiś sposób musiało się to odbić również, no, dla tych, było jakimś wstrząsem, echem się odbiło również w tych społeczeństwach. Na władzy musiały jakoś zareagować, no, skoro Chruszczow krytykuje to, co było wcześniej, no to my też musimy jakoś tutaj w tej Warszawie, żeby pozostać obojętni wobec takiej zmiany kursu naszego lidera, patrona sowieckiego. Dokładnie, a tak się złożyło, to akurat jest no, to koincydencja po prostu, że niewiele później umiera no, ten polski Stalin, czyli Bolesław Bierut. Prezydent. Tak, Bierut, Bierut, Bierut. Siłą rzeczy powoduje wielkie zmiany. Jak się okazało, pierwszego sekretarza Edwarda Ochawa, czyli stworzyły się pewne takie warunki i zewnętrzne, i wewnętrzne, w którym ten tlący się już od lat niezadowolenie społeczne, bunt mógł wybuchnąć. No, pamiętajmy również, że w 1953 roku fala strajków i właśnie robotniczych przewinęła się przez NRD-u, no, słynne strajki w Berlinie, gdzie też robotnicy wystąpili przeciwko władzy robotniczej. Tutaj zdarzyło się to samo. No, właściwie to można rozpatrywać nie tylko w kategoriach takiego buntu społecznego, właśnie niezgody, ale też no, załamania czy wyzwania rzuconego no, całej naturze tego systemu, który przecież miał być krajem, prawda, proletariatu, sojuszu robotniczo-chłopskiego. Tymczasem ci no, robotnicy, w tym przypadku głównie fabryki imienia Józefa Stalina, czyli Cegielskiego, no, zbuntowali się, czy występują przeciwko władzy, która mieni się robotnicza. No, do władzy nie ma nic gorszego. Tak. No właśnie, i to jest dosyć też ciekawe, że dzieje się to w Poznaniu. Zapewne dlatego, że tam był po prostu właśnie duży ośrodek przemysłowy, tak. ale de facto mogło się to zdarzyć, choć nie zdarzyło się w Gdańsku, prawda, czy na Śląsku. Ten Poznań był pierwszy. Poznań, który do dzisiaj jest... Te właśnie wydarzenia nazywane są dosyć opacznie wypadkami czerwcowymi, ale właściwie chyba powinniśmy to inaczej nazwać, bo są już historycy, którzy powiedzą, że to był poznański bunt, rewolta, a nawet powstanie poznańskie, prawda? Pamiętajmy też, że przed momentem zakończyła się walka żołnierzy wyklętych. Pewnie jeszcze to było w pamięci tych właśnie rewolucjonistów, czy też powstańców poznańskich, prawda? Że ta walka została zduszona, ale idea przetrwała i ten Poznań de facto chyba należy traktować w ciągu właśnie naszej walki narodowo-wyzwoleńczej z drugim sowieckim okupantem. To jest bardzo ciekawa teoria i moim zdaniem zasadna. To znaczy, patrząc sobie na hasła chociażby, które tam padały w czasie tych demonstracji, czy już walk, na przykład niech żyje Mikołajczyk, prawda? No to było wprost nawiązanie do tego, co było wcześniej. To jest raptem przecież no, kilka lat po tym, jak ostatni ci leśni w większej masie, prawda, zostają rozbici. To jest raptem 12 lat po powstaniu warszawskim. To naprawdę nie jest długo. I te skojarzenia z powstaniem warszawskim, chociaż rzeczy się dzieje w Poznaniu, no, były żywe. I to wtedy się już narodziły też no, w takich komentarzach, czy w przestrzeni tego Poznania. Te konotacje z warszawskim powstaniem były dość oczywiste. No, pamiętajmy, że przecież na ulicach Poznania wyjeżdżają czołgi, prawda, ponad 300 tych czołgów. Są młodzi chłopcy. Udaje się te czołgi ponad 30 unieszkodzić, prawda, albo nawet przejąć, tak. bo pamiętamy, że czołgi strzelały też do gmachu UB. W Poznaniu czołgi opanowane właśnie przez powstańców. No to pokazuje też tą skalę i zawziętość tej walki. Pamiętajmy, że tutaj czytamy, dzisiaj mówimy o zbrojeniu się Unii Europejskiej, że Unia Europejska się zbroi, bo musi. No i teraz nie wiadomo, co to będzie. Proszę Państwa, w przyszłości, a nawet tutaj powiedziano, że z NATO
wojska będą zagrożeniem dla Polski. No to się wszystko może zmienić, ale chyba pani pani wiadomo, że my tego roku przeżyjemy ten rok. Przeżyjemy ten rok. Proszę państwa, szpanować, jak musimy tyle tych pożyczek popłacać, pozapłacać i to wszystko szlak trafi w przeciągu dwóch dni. To czy to jest sens tutaj się stresować? Czy to jest sens tutaj denerwować się? Także zobaczymy, proszę państwa, jak Polacy są oszukiwani. Zawsze byli oszukiwani, choćby przez klechy. Przecież, proszę państwa, taka nauka o duszy nieśmiertelnej, o piekle, o Maryi Dziewicy, królowa nieba, to przecież to wszystko weszło. 531 rok, Theotokos, czyli królowa nieba, taki tytuł się pojawił. No to VI wiek, bardzo późno po Chrystusie. Natomiast 325 rok, kult obrazów i papież, to bardzo szybko to weszło, prawda? Bo w pierwszym, drugim wieku jeszcze tego nie było, ale na wzór pogańskich systemów religii różnych to się stało. Oczywiście, że Kościół katolicki się nie chce przyznać, że jest na wzór, prawda, bo chce być oryginalny, że to pierwsze, że to jego. No ale nawet jeżeli to pierwsze i jego, to nie jest to oparte na Piśmie Świętym. Nie jest to oparte na Ewangeliach. Nie jest to oparte na całości, na proroctwach z Pisma Świętego pochodzących. Dlatego też proszę państwa, proszę być razem z nami, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby Langstrom Extra. Dzisiaj jesteśmy w klimacie świeżego powietrza i deszczu, autobusy zapłakane deszczem. No, ale prawda ze Słowa Bożego, hej pragnący, chodźcie tu wodę życia darmo pić. Hej pragnący, chodźcie tu wodę życia darmo pić. Przez nią będziemy żyć. No i tutaj na tym Messengerze co innego się nagrało oczywiście, bo to wiadomo, że Messenger odbiera tylko słowa też z różnymi tam takimi błędami i oddaje, ale my to traktujemy artystycznie, no bo ludzie czubki, dupki i głupki dosłowne, one nie rozumieją, co to jest sztuka, że to jest symbol czegoś, że to nie jest wierne od napisanie na taśmie magnetofonowej, prawda? Tego, co było, tylko symbolami, oddana treść, oddana rzeczywistość. No nie każdy ma do tego smykałkę, może mieć do elektroniki, może mieć do matematyki, może mieć do fizyki, do historii, ale może nie mieć smykałki do sztuki, może nie być artystą, może się nie urodzić artystą. A nasz kanał jest taki, no, wielka sztuka. Sztuka wszędzie. El Mercedes, youtube.com, Elka Pierdzielka, Elka Wiercielka, Cinderella, Felicja Boska. Proszę państwa, przez dwa S pisane. Bardzo dużo kanałów. El Mercedes na Daily Motion mamy. El Mercedes na Google+. El Mercedes na YouTube. Jest Ela Knorr. Jest Dawid Kogut filmy. Nie Dawid Kogut, tylko Dawid Wachowiak filmy. Dawid Wachowiak youtube.com. Ela Knorr youtube.com. I każdy kanał ma podkanały. Po 7, po 9, po 15 podkanałów. Tam jest morze, tam jest cały ocean tych filmów. Także proszę państwa, wynagrodzenia oczywiście, że żadnego za to nie chcemy, bo to jest nasza misja. Tak jak mówię, jak 40 lat głoszę Ewangelię, no to w dalszym ciągu to robię i nie pobieram opłat za to pieniędzy. I nie chcę, i nie mogę, i nie powinnam. Do wojny, czy precz z Sowietami. Natomiast te główne miejsca, o których tutaj moglibyśmy powiedzieć, to oczywiście no, punkt wyjścia do zakłady Cegielskiego, prawda? No później mamy ten plac imienia Stalina, prawda? Czyli dzisiaj Mickiewicza. Zakłady Stalina, to, plac Stalina, no, wszystko było stalinowskie. Mieliśmy jeszcze wtedy Stalinogród, tylko że to było Katowice, tak, prawda? Nie, a nie Poznań. No ale przede wszystkim to są miejsca, które kojarzono z władzą. I oczywiście jest to też władzę świecką, że tak powiem, czy cywilną, ale przecież zobaczmy, że bardzo szybko, bardzo duża część tego pochodu idzie po
pod Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, no bo doskonale zdaje sobie sprawę, i pod Komitet Wojewódzki Partii, no bo doskonale ludzie sobie zdawali sprawę, że tam jest centrum władzy, a nie jakieś tam rady miejskie, nie miejskie, prawda? I rzeczywiście, jak się dzisiaj wydaje, chociaż nie jest on na 100% jeszcze zrekonstruowane, no trudno jest to zrekonstruować, mniej więcej o godzinie 10:40, czy no po 10:00 z drugiego okna właśnie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego miały paść pierwsze strzały, chociaż niektórzy twierdzą, że pierwsze strzały padły z tłumu, chociaż to raczej wskazuje na prowokatorów ewentualnie, a nie, że po prostu ludzie zaczęli strzelać. No w każdym razie, no od tego momentu mamy już właściwie rozlanie się tego buntu, tej manifestacji, która na początku była dość skoncentrowana, no po całym Poznaniu. I to tworzenie barykad, prawda, to doganianie się oddziałów no, partyzanckich, powiedzmy, z oddziałami wojskowymi, że właśnie te rajdy poza Poznań, no tworzą nam tą przestrzeń miejską właściwie taką całościową, prawda? Wtedy już to po prostu w całym Poznaniu się dzieje, no biorąc pod uwagę, że w ciągu 10 godzin, bo to jest jeszcze pojedyncze strzały mamy 30 czerwca, znaczy się pojedyncze strzały, nawet kilkadziesiąt godzin. Jak obliczono, wojsko zużyło 180 tysięcy sztuk amunicji. No proszę sobie wyobrazić tą ilość. No to jest niezwykła liczba. 10 tysięcy żołnierzy, ponad 360 czołgów. No to jest rzeczywiście powstanie. I jak też się uważa, nigdy wcześniej i później w historii PRL-u w jednym miejscu w tak krótkim czasie nie doszło do aż tak gwałtownych walk. Nawet w grudniu 70 roku, nawet podczas stanu wojennego, no w ciągu tych kilkudziesięciu godzin właśnie wystrzelono tyle amunicji, zabito no co najmniej 70 parę osób, być może nawet 100 parę, no, być może nawet koło 1000, no to jest no właściwie wojna, można powiedzieć. Jeszcze mamy oczywiście aresztowanych potem też przynajmniej 250 osób, w tym właśnie robotników była większość, to co władza, no bo znowu władza robotnicza, tak zwana władza robotnicza skrzętnie ukrywała, starała się to przedstawić się właściwie dwojako, jako z jednej strony działanie agentury imperialistycznej, a z drugiej reakcyjnego podziemia, prawda? Taka tak. Wersja miała konotacje historyczne się tutaj też pojawiły, nawiązanie do prawda, tych lat wcześniejszych, to jest charakterystyczne. Dokładnie tak. Też no, ci powstańcy zbuntowani poznaniacy zajmują więzienie, wypuszczają na wolność 257 więźniów. Pan doktor mówi o gmachu UB i partii. Jeszcze te wydarzenia mają miejsce przy gmachu sądu, prokuratury, prawda, bardzo, bardzo, bardzo ostre, ale też jeszcze drugi obóz mam jest tutaj uwolniony. To jest bardzo ważny moment. Obóz w Mrowinie, obóz NKWD i UB. To jest koniec istnienia też tego obozu, prawda? To się dzieje też 28 czerwca o godzinie 18:30 i 29 czerwca mamy słynne słowa Józefa Celenkiewicza. Zacytuję w całości. Celenkiewicz. Szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Potem zresztą studenci poznańscy, ale też innych miast będą chodzili z podsuniętą częścią marynarki, prawda, na jednym ramieniu, a pytali, dlaczego tak zrobili, twierdzili, że właśnie Cyrankiewicz i władza ludowa tę rękę im odrąbała. No właśnie, to jest, tak się nie da walczyć zbrojnie, to trzeba walczyć w formie takiego gorzkiego żartu i ironii, ale rzeczywiście te słowa Celenkiewicza no, pokazują naturę po prostu tego systemu i tą rękę władza próbowała odrąbywać, że tak brzydko powiem, no właściwie do końca swojego istnienia mniej lub bardziej usilnie. Natomiast warto też zauważyć, że władzy nie udało się do końca przeprowadzić takiej blokady informacyjnej i doizolować tego Poznania, bo w tym czasie odbywały się przecież międzynarodowe targi poznańskie, więc wielu zagranicznych przedstawicieli po prostu naocznie widziało, co tam w tym Poznaniu się działo, dlatego ta no, wiedza później przeniknęła, można szybciej nawet na zachód niż do innej części kraju, no ale ta izolacja nie nastąpiła. Warto jeszcze, ponieważ jesteśmy w Polskim Radiu, przywołać listy, jakie poznaniacy anonimowo pisali do Polskiego Radia, anonimowo, bo inaczej no, jednak bali się, prawda, że ich personalnie zostają ujawnione. I tutaj taka próbka, jedna z pań
napisała w lipcu 1956 roku, wyrażając swoje ubolewanie z powodu no, bicia szczególnie młodych ludzi przez służby porządkowe. Pisała tak, czy nasze MO i UB upadły tak nisko, aby musiały naśladować gestapo, prawda? Znamienne słowa. Czy my nie mamy prawa domagać się innego traktowania osób zatrzymanych? I jeszcze jeden list. Ludzie mówili, że gazety kłamią, oszukują, pisząc o poprawie, a tymczasem co rok jest gorzej i chyba przyjdzie nam pozdychać, a dzieci wychować na gruźlików i bandytów chowanych na ulicy. Anonimowy pracownik zakładu na ulicy Stalina, czyli zakładów Cegielskiego. Ludzie jednak nie dali się nabrać na tą komunistyczną propagandę, że to zachodni imperializm, agenci tego imperializmu i reakcyjne podziemie wywołały ten bunt, tylko że to Polacy właśnie domagali się wolności i chleba. Jeszcze krwawiej, warto powiedzieć, komuniści rozprawili się z powstaniem węgierskim, które będzie miało miejsce kilka miesięcy później, od października 1956 roku. O tym sobie jeszcze porozmawiamy, ale mamy czerwiec 1976 roku, 20 lat później. A tutaj już nie ma Ochaba, nie ma Gomułki, jest Edward Gierek, uważany za... Nie ma Ochaba, ale chyba to jest... Nie ma Ochaba, nie ma Gomułki, tak, tak sądzę. Skąd wziął się, dlaczego wybuch czerwiec 76 roku i dlaczego to nie jest tym razem, dlaczego środkiem nie jest Poznań, tylko szereg innych miejsc? Scenariusz jest klasyczny, można powiedzieć, i właściwie podobny do grudnia 70 roku. Podwyżka cen. Po prostu ten system okazywał się ekonomicznie niewydolny. Sam Gierek przyznawał później po latach w rozmowie z Januszem Rolickim, dziennikarzem, że po prostu planowali tą podwyżkę od wielu, wielu miesięcy, nawet lat, ale no, wstrzymywali się właśnie ze strachu przed powtórzeniem scenariusza grudniowego. No jak długo mogli, no, ale sytuacja ekonomiczna była na tyle zła, że ta no, drastyczna dość podwyżka, co była charakterystyczne, była większa niż w grudniu 70 roku. Na przykład, no nie wiem, wzrost cen mięsa o 70%, nabiał o 50%, cukry o 100%, to było więcej niż w grudniu 70 roku. No jednak stwierdzono, że w końcu trzeba to przeprowadzić, chociaż to ciekawe, nawet Rosjanie, Breżniew czy Kosygin, premier, mówili, no odradzali taki scenariusz, ale no, tutaj już polska ekipa była postawiona pod ścianą. No, Gierek próbował się uczyć na błędach Gomułki i przeprowadził tą operację cenową tak zwaną właśnie tuż przed wakacjami, żeby jakby od razu rozminować Gierek nie rozminował, uczył się na błędach Gomułki. Objętych a kto błędów nie popełnia, ten nic nie robi. Tak zwane przerwy pracy, prawda, czyli w strajki, ale największe... Gierek uczył się na błędach Gomułki, albo operacja cenowa. A za Gomułki były gołe półki. Przedstawił to Piotr Jaroszewicz, który no, był wcześniej też no, oficerem politycznym, warto... Jaroszewicz to był stary gość! Przywódcą i premierem. I rzeczywiście te strajki wybuchają. Najgwałtowniejszy przebieg mają w Ursusie, prawda, podwarszawskim, w Płocku i zwłaszcza w Radomiu, gdzie rzeczywiście wychodzą te transportery opancerzone. Tam jest rzeczywiście regularne walki się toczą. Radom przypomina taką oblężoną twierdzę. No, ale na szczęście dla społeczeństwa no, nie są to bardzo krwawe zamachy. No, bezpośrednio nikt nie ginie, chociaż no, można mówić o później następstwach. Ale mamy bardzo brutalne działania SB, zomordy słynne ścieżki zdrowia, prawda, czyli szpaler SB-ków, którzy pałują zatrzymanych ludzi przepuszczanych przez taki szpaler, no to jest właśnie jakby owoc, mówiąc brzydko, czerwca 76 roku. A można powiedzieć, że Gierek od rena uczył się w cudzysłowie jeszcze na przykładzie Gomułki, że widząc ten protest społeczny, natychmiast z tej podwyżki się wycofał, no co w krótkiej perspektywie czasowej zneutralizowało rzeczywiście te strajki, ale no było też trochę zaciskaniem pętli na własnej szyi, no bo zobaczmy, jaka tu się tworzy polityka. Z jednej strony Gierek pokazuje brutalność właśnie taką przez te działania SB, ale też plus taką
złudzeń i niezadowolenie społeczne, zwiększając te ceny, a z drugiej strony pokazuje słabość, czy jakby bezsilność, czy tchórzostwo, no bo wycofuje się pod naciskiem społecznym. Ci ludzie mogli skojarzyć się i pacyfikuje właśnie społeczeństwo. Ci ludzie z jednej strony są zdenerwowani, dlatego że właśnie władza znowu pokazuje swoje te totalitarne, ostre oblicze, a z drugiej strony w jakiś sposób rozzuchwaleni, bo widzą, że jak zaprotestujemy, to władza się wycofuje. No i ta recepta, to myślenie, no zaprocentuje w kolejnych latach, aż do wybuchu Solidarności. Musimy, panie doktorze, powoli kończyć, ja tylko powiem jeszcze, że 12 województw zastrajkowało, w tych województwach 112 zakładów, w strajkach wzięło udział około 80 tysięcy osób. Tak, to liczenia są różne. Tak. W tym około 20 tysięcy w Radomiu, 14 tysięcy w Ursusie i też efektem pozytywnym akurat tych strajków było powstanie Komitetu Obrony Robotników z jednej strony, a z drugiej Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. O tych organizacjach opozycyjnych już trochę mówiliśmy, ale zapewne jeszcze pomówimy też w kolejnych programach. Bardzo dziękuję. Tadeusz Płużeński, moim Państwa gościem, był dr Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo. Reklama. Z okazji swojego stulecia. Nie. Radio to KPM, Eurokończyka, Barbie, Baby, Lunch, Tumek. Autopromocja. To Polskie Radio 24, zbliża się godzina 21. Czas na informacje dnia. Premier oddał hołd bohaterom radomskiego Czerwca. 42 lata temu 20 tysięcy robotników zbuntowało się tam przeciwko totalitarnej władzy. Prezydent i rząd wspólnie bronią reformy sądownictwa. Jutro w Luksemburgu szef polskiej dyplomacji będzie o niej informował unijnych ministrów. Jest córką legendarnego montera i bohaterką Powstania Warszawskiego. Jadwiga Chruściel kończy dziś 90 lat. Ewa Wasążnik, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w obchodach rocznicy radomskiego Czerwca 76 roku. Szef rządu złożył wieniec przed pomnikiem ludzi skrzywdzonych, uczestniczył także we mszy świętej w intencji ofiar wydarzeń sprzed 42 lat. Premier chylił czoła przed robotnikami, których trud i poświęcenie w imię walki o wolną ojczyznę doprowadziły do jej odrodzenia. We wszystkich możliwych wymiarach i tych działań wolnościowych, i późniejszych następstw, i przykładu, Czerwiec Radomski, Czerwiec w Ursusie, w Płocku, był dla Polaków niezwykle ważnym, kluczowym wydarzeniem na drodze do wolności. Cześć i chwała bohaterom. Dziś mijają 42 lata od radomskiego protestu robotniczego. Pierwsi posłuszeństwo władzom wypowiedzieli pracownicy zakładów metalowych Łucznik. Wkrótce dołączyli do nich inni. W kulminacyjnym momencie przed budynkiem ówczesnego Komitetu Partii było 20 tysięcy demonstrantów. Protest został brutalnie spacyfikowany, a potem zaczęły się represje. Zatrzymani przechodzili tzw. ścieżki zdrowia. Potrzebne są gruntowne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości, powtórzył prezydent Andrzej Duda w czasie spotkania z mieszkańcami Malborka. Zaznaczył, że zmian w sądownictwie oczekuje duża część społeczeństwa. Czy też tolerowaniem łamania prawa przez osoby ze środowiska sędziowskiego, z czym niestety ciągle mamy do czynienia, muszą odejść, ponieważ stan sędziowski nie może takich osób tolerować. A tak się niestety do tej pory działo. I dlatego to środowisko i system wymiaru sprawiedliwości w Polsce wymaga zmian. I te zmiany, proszę bardzo Państwa, dobrze, są bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mimo wszystkich oporów, z całą odpowiedzialnością, bo Polska potrzebuje wreszcie sprawiedliwego i uczciwego sądownictwa. Nareszcie. Jak można gadów trzymać takich? To przecież to jest odwrotnie. To jest coś takiego jak w świątyni Jahwe była prostytucja sakralna i bałwochwalstwo. Zostało wezwane do europejskich stolic przed jutrzejszym wysłuchaniem Polski na unijnej naradzie ministerialnej w Luksemburgu. Poinformował o tym szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił, że Polska zamierza jutro rozwiać wszelkie wątpliwości i bronić stanowiska, że reforma nie jest zagrożeniem dla niezawisłości sądownictwa i praworządności. Nie ma tutaj żadnych rozwiązań, które mogłyby budzić niepokój, jeśli chodzi o stan przestrzegania prawa w Polsce, jak jest to prezentowane. Są oczywiście też państwa, które mają swoje zdanie a priori. Obawiam się, że tu nie tyle chodzi o
poznanie prawdy o tym systemie, jest zrozumienie tego systemu, ale jest to ten instrument piętnowania. Polska będzie też polemizować z zarzutami Komisji Europejskiej. Są tam kwestie nieprawdziwe, są tam zbyt daleko idące interpretacje. Minister Czaputowicz był też pytany, czy Polsce udało się zebrać grupę 6 państw, która mogłaby zablokować wniosek Komisji stwierdzający zagrożenie dla praworządności w Polsce. Według szefa MSZ-u więcej niż 6 państw ma wątpliwości co do tego, czy Komisja ma rację. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Rodzina, znajomi i przyjaciele z harcerstwa uczcili 90. rocznicę urodzin córki dowódcy Powstania Warszawskiego Antoniego Chruściela Montera. Kwiaty i życzenia Jadwidze Chruściel przekazał m.in. przedstawiciel prezydenta Andrzeja Dudy, a szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przekazał jej w prezencie ryngraf Konfederatów Barskich z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Matka Boża. Żyje, żyje nam życie, ale... Niech żyje nam. Chcieliśmy uczcić pani urodziny. Po prostu nie mogę pojąć. To są osoby tutaj, które... No ja nie wiem, co w sumie, że właśnie one się znalazły dzięki dobremu sercu. Życzymy co najmniej jeszcze drugie tyle w służbie Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Dziękujemy za wszystko, za każdy uśmiech, za pamięć o pani pokoleniu, za kultywowanie tej pamięci, za to, że jest pani też niezłomną strażnicką pamięci, pani ojca, który dla nas jest jednym z największych bohaterów Rzeczypospolitej. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, za każdy kamień twój, stolicą mamy krew. Córka komendanta okręgu warszawskiego Armii Krajowej i dowódcy Powstania Warszawskiego Jadwiga Chruściel, pseudonim Kozaczek, urodziła się 25 czerwca 1928 roku w Stryju. W walkach o stolicę pełniła funkcję łączniczki sztabu 1. obwodu AK Radwan w Śródmieściu. Prognoza pogody. Nad przeważającym obszarem Polski dominują chmury, ale przelotny deszcz pada już tylko w rejonie Łodzi. W Wielkopolsce, na Wybrzeżu i częściowo na Mazowszu przybywa przejaśnień. Temperatura maksymalna od 13 stopni w Warszawie do 20 wzdłuż naszej zachodniej granicy. W nocy zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane. Miejscami przelotny deszcz i zanikające burze. Jutro nadal sporo chmur i deszczu, ale odrobinę cieplej od 19 do 23 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 21.06. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Premier na spotkaniu z przewodniczącym Bundestagu o problemie migracji w Unii Europejskiej. Niektórzy z przywódców zaczynają rozumieć, iż zmuszanie suwerennych krajów o różnym doświadczeniu historycznym do tego, by przyjmowały jakieś kwoty uchodźców, jest nie w porządku. Obchody rocznicy Radomskiego Czerwca 1976. Radomskie wydarzenia Czerwca 76 prezydent Andrzej Duda porównał do istotnych zrywów niepodległościowych. Nadawanie rozpoczęło cyfrowe Polskie Radio Literatura. Chcemy przypomnieć naszym słuchaczom, dlatego że się dopominają o to, prawdziwe skarby archiwum Polskiego Radia. Małgorzata Łopińska zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe. Północ-Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. O przyszłości Europy, migracjach i strefie euro dyskutowali w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble. Obaj politycy spotkali się w Kolegium Europejskim w Warszawie, gdzie uczestniczyli w zakończeniu roku akademickiego. Dyskusję zdominował główny temat czwartkowo-piątkowego szczytu Rady Europejskiej, czyli migracje. Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie z faktu, że debata na ten temat zmierza w kierunku wzmocnienia zewnętrznych granic i wsparcia inicjatyw pomocowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Niektórzy z przywódców zaczynają rozumieć, iż zmuszanie suwerennych krajów o różnym doświadczeniu historycznym do tego, by przyjmowały jakieś kwoty uchodźców, jest nie w porządku. Ale Wolfgang Schäuble zwracał uwagę na konieczność utrzymania otwartych granic w Europie. Jeżeli chcemy obronić koncepcję otwartych granic w Europie, to musimy nimi w sposób właściwy zarządzać. Wolę mówić zarządzać niż bronić. Nie będziemy budować murów wokół Europy. Nie chcemy ich. Szef Bundestagu mówił też, że nowe kraje Unii powinny
powinny przestrzegać zasad, ale muszą być też traktowane na równi z jej starymi członkami. Z kolei premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że dla Polski jest za wcześnie, by przyjmować euro. Zdaniem szefa rządu można o tym dyskutować dopiero wtedy, gdy płace w naszym kraju zbliżą się do poziomu zachodnioeuropejskiego. Karol Dermoroz, Polskie Radio. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów uważa, że Polska miała rację, nie biorąc udziału we wczorajszym nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w sprawie migracji. Podczas spotkania w Brukseli, w którym uczestniczyło 16 państw członkowskich, nie doszło do konkretnych ustaleń. Włosi proponowali karanie finansowe za odmowę przyjmowania uchodźców. Że Polska miała wielką rację. Niemcy chcieli podpisania dwustronnych umów, by móc ich odsyłać. Zdaniem Jacka Sasina, który był gościem radiowej Trójki, o wadze tego spotkania świadczy liczba jego uczestników. W ogóle jestem przeciwnikiem, żeby ważne decyzje dotyczące Europy, nas wszystkich, a o takich sprawach chciano na tym szczycie rozmawiać, podejmować na jakichś nieformalnych spotkaniach. To jest posiedzenie Rady Europejskiej. Pan premier Mateusz Morawiecki oczywiście weźmie udział tak jak zawsze w tym spotkaniu Rady Europejskiej. To jest odpowiednie forum, żeby na ten temat rozmawiać. Ja zwrócę uwagę, że było to chyba tylko 16 państw, z tego co pamiętam. To pokazuje, że to był pogląd, który nie tylko my reprezentowaliśmy. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że przebieg mini szczytu wskazuje, że narzucenie państwom członkowskim Unii przymusowej relokacji uchodźców nie powiedzie się. Podkreślił, że zwołanie spotkania to próba wykorzystania przez Komisję Europejską wewnętrznych problemów w Niemczech i we Włoszech do tego, by zająć centralne miejsce w formowaniu kompromisów w sprawie migracji. Komisja Europejska chciała wykorzystać wewnętrzne problemy Włoch i Niemiec do tego, by jeszcze raz ożywić swoją własną agendę w tej sprawie, która była wielokrotnie przez nas odrzucana. Sukcesem jest to, że Komisja Europejska usłyszała wyraźny sprzeciw wobec prób przejmowania inicjatywy politycznej w sprawie, która należy tylko i wyłącznie do Rady Europejskiej. Dla nas jest zupełnie jasne, że to Rada Europejska, idziemy w przód. Zdaniem wiceministra Szymańskiego, naszym sukcesem jest to, że umocniliśmy jedność grupy państw, które nie są zainteresowane relokacją. We wczorajszym spotkaniu nie wzięli udziału m.in. przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej. Najbliższy oficjalny już szczyt Rady Europejskiej odbędzie się w najbliższy czwartek w Brukseli. Tymczasem polskie MSZ przedstawiło dokument non-paper przed jutrzejszym wysłuchaniem Polski przez Radę Europejską w Luksemburgu. Odpowiedź MSZ dotyczy dokumentu Komisji Europejskiej w sprawie reformy sądownictwa w Polsce. Mówił w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Dzisiaj przedstawiliśmy formalny dokument non-paper, w którym krytykujemy podejście Komisji Europejskiej, czyli jej interpretację tego, co się dzieje w Polsce. To już zostało przedstawione państwom członkowskim. Sam przedłożyłem ten dokument prezydencji przewodniczącej pani wicepremier Katarzynie Zacharyjewej. Ona będzie prowadziła szczegółowo przyczyny reformy systemu. I Ronaldo wcina się. Czaputowicza, jutro nie usłyszymy żadnych wniosków, jednakże według szefa MSZ istotą sporu jest rozwianie wątpliwości, a nie szybkie zakończenie sprawy. Polska jest pierwszym krajem, który zostanie wysłuchany w sprawie artykułu 7 unijnego traktatu. Wysłuchanie prowadzi Bułgaria, kierująca pracami Unii. Podsumuje ona również dyskusję, co, jak wcześniej planowano, miała zrobić Komisja Europejska. Jest to kolejny krok w prowadzonej wobec Polski procedurze w sprawie praworządności. A Komisja Swobód Obywatelskich Europarlamentu opowiedziała się za uruchomieniem artykułu 7 unijnego traktatu wobec Węgier. Teraz wnioskiem zajmie się cały Parlament Europejski. Dokument przygotowany przez Komisję Swobód Obywatelskich, który dziś został zaakceptowany, mówi o poważnym ryzyku naruszenia praworządności na Węgrzech. Według europosłów lista zastrzeżeń do sytuacji w tym kraju jest długa, a ostatnio doszedł kolejny argument. Przepisy zakładające kary za pomoc nielegalnym imigrantom, które zostały przyjęte wbrew Komisji Europejskiej. Autorzy raportu chcą więc, by Parlament Europejski zwrócił się do unijnych krajów o wszczęcie procedury. Głosowanie na sesji plenarnej zaplanowano we wrześniu. Do poparcia wniosku o uruchomienie procedury związanej z artykułem 7 potrzeba 2/3 europosłów. Pytanie, czy uda się taką większość zebrać, bo węgierski Fidesz należy do grupy chadeków największej w Parlamencie Europejskim i do tej pory zawsze mógł liczyć na wsparcie swojej frakcji. Przeciwko takiemu wnioskowi będzie też zapewne część konserwatystów i eurosceptyków. Beata Płomecka, Polskie Radio.
a my o problematyce unijnej porozmawiamy w drugiej części magazynu po 21.30. Polskie Radio 24. Północ, południe. Komisja Prawna i Praw Człowieka Rady Europy poparła projekt rezolucji, w której znalazło się żądanie zwrotu Polsce przez Rosję wraku samolotu Tu-154M. Projekt został zgłoszony w 2014 roku, a podpisali się pod nim wówczas głównie europosłowie z grupy europejskich konserwatystów, w tym politycy Prawa i Sprawiedliwości. Były minister obrony narodowej, a obecnie szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz podkreślił w Polskim Radiu 24, że tekst rezolucji uzyskał szerokie poparcie. Zagłosowali za tym przedstawiciele wszystkich państw, a jednomyślnie została przyjęta ta uchwała, jedynie Niemcy się wstrzymali. Tak więc jest ona bez sprzeciwu przyjęta, ale przy wstrzymaniu się Niemiec. To jest raport bardzo obszerny, bardzo szczegółowy, jednoznacznie stwierdzający, że Rosja działała bezprawnie, nie zwracając Polsce wraku. Antoni Macierewicz wyjaśnił, że projekt rezolucji powołuje się między innymi na raport techniczny podkomisji smoleńskiej. Wrak od 8 lat znajduje się na płycie lotniska w Smoleńsku. Polski rząd wielokrotnie wskazywał na brak podstaw dla dalszego przetrzymywania go przez stronę rosyjską. Moskwa twierdzi, że nie może przekazać go Polsce, dopóki nie zakończy własnego śledztwa w sprawie katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Uczestnictwo w NATO i w Unii Europejskiej gwarantuje Polsce bezpieczeństwo, zapewnił minister obrony. Mariusz Błaszczak uczestniczył w spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych i obrony w Luksemburgu. Na marginesie spotkania 9 krajów powołało Europejską Inicjatywę Obronną. Są to Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Dania, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia i Estonia. Mariusz Błaszczak wyjaśnił, dlaczego Polska nie będzie uczestniczyć w inicjatywie. To nie jest inicjatywa ani NATO, ani Unii Europejskiej. To jest forum, które powstaje trochę obok. My koncentrujemy swoje siły i środki na współpracy w ramach NATO i w ramach Unii Europejskiej. Zdolności obronne osiągamy dzięki syntezie kilku czynników. Przede wszystkim dzięki temu, że Wojsko Polskie staje się liczniejsze, jest lepiej uzbrojone i jesteśmy w NATO. Główny temat rozmów w Luksemburgu to ściślejsza współpraca wojskowa, w tym relacje Unii Europejskiej z NATO. Polskie Radio 24. Północ, południe. Turcja wkracza w erę władzy skupionej w rękach jednego człowieka. Dotychczasowy prezydent Recep Tayyip Erdoğan wygrał wczorajsze wybory prezydenckie i tym samym będzie pierwszym w historii prezydentem kraju z ogromnymi uprawnieniami. Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami, to właśnie po tych wyborach ustrój Turcji zmienia się z parlamentarnego na prezydencki. Opozycja twierdzi, że doszło do fałszerstw, choć równocześnie uznała swoją porażkę w wyborach. Ze Stambułu relacja specjalnego wysłannika Polskiego Radia Wojciecha Cegielskiego. Dzień po kluczowych dla przyszłości Turcji wyborach w Stambule pozornie nic się nie zmieniło. Nad ranem nie było już nawet śladu po nocnym świętowaniu zwolenników prezydenta Erdoğana. Jestem bardzo szczęśliwa, że mój prezydent znów wygrał. Osiągnęliśmy nasz cel. On ciężko na to zwycięstwo zapracował, a nasza przyszłość będzie dobra. On jest naszym królem, jest dla nas jak ojciec. Jest najwspanialszy. Cokolwiek powie, zaakceptujemy to. I choć kampania wyborcza była wyjątkowo zacięta i do końca nie wiadomo było, czy Recep Tayyip Erdoğan zdoła wygrać wybory w pierwszej turze, głosowanie okazało się ogromnym sukcesem tureckiego prezydenta. Zebrał on 53% głosów i będzie pierwszym w historii kraju prezydentem i równocześnie szefem rządu. Od jutra będziemy pracować, by spełnić dane naszym obywatelom obietnice. Zakończyliśmy przygotowania do przejścia naszego kraju do systemu prezydenckiego. Turecki prezydent będzie teraz nie tylko stał na czele rządu. Będzie mógł rządzić za pomocą dekretów, a także bez konsultacji powoływać i odwoływać ministrów, urzędników państwowych czy sędziów. Opozycja, zjednoczona w tych wyborach jak nigdy dotąd, mówi, że to początek władzy autorytarnej. Emocjonalne reakcje widać także na ulicach Stambułu. Jestem wściekła, mam 25 lat i dla mnie to jest piękny kraj. Chcę tu
tutaj żyć, ale robi się tutaj coraz bardziej niebezpiecznie. Kobiety nie są szanowane, a system edukacji jest coraz gorszy. Opozycja twierdzi, że w czasie liczenia głosów doszło do fałszerstw. Kandydat partii republikańskiej Muharrem Ince, najgroźniejszy rywal Erdoğana, gromadził na wiecach setki tysięcy osób, ale uzyskał zaledwie 30% głosów. Po wyborach uznał swoją porażkę, ale nie wycofał się z oskarżeń o fałszerstwa. To były wybory, które w dużym stopniu dotkną zarówno naszej demokracji, jak i naszego życia w przyszłości. Te wybory, począwszy od sposobu ogłaszania wyników, po cały ich przebieg, były nieuczciwymi wyborami. Z kolei obserwatorzy OBWE, którzy monitorowali wybory, nie mówią wprost o fałszerstwach, ale przyznają, że opozycja miała znacznie gorsze warunki w kampanii, w tym w mediach. Dotychczasowy prezydent oraz jego ugrupowanie mogli cieszyć się znaczącą przewagą, jeśli chodzi o czas antenowy w związanych z władzami mediach, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Restrykcje prawne wynikające z obowiązującego stanu wyjątkowego ograniczały fundamentalne prawa wolności zgromadzeń i słowa, także w mediach. Tak mówił po południu szef misji obserwacyjnej OBWE na wybory w Turcji Ignacio Sanchez. Turecka komisja wyborcza uznała, że wybory były prowadzone uczciwie. Recep Tayyip Erdoğan może mieć powody do radości. Jest od dziś najpotężniejszym od czasów Atatürka przywódcą kraju. Jednak jego radość mogą zakłócić wyniki wyborów parlamentarnych. Rządząca partia AKP będzie musiała utworzyć koalicję, prawdopodobnie z nacjonalistami. Niezbędne miejsca odebrali im Kurdowie, których partia HDP dostała się do parlamentu. Sukces Kurdów jest tym większy, że ich kandydat na prezydenta prowadził kampanię z więzienia. Jego zwolennicy po wyborach nie kryli radości. To wspaniałe uczucie. Odnieśliśmy zwycięstwo mimo opresji, przemocy i ciszy w mediach. Nasi ludzie wykazali wspaniałą postawę. Do urn w wyborach poszło 87% uprawnionych. To niewiele więcej niż w referendum konstytucyjnym w ubiegłym roku. Część światowych przywódców już pogratulowała prezydentowi Recepowi Tayyipowi Erdoganowi zwycięstwa. Jednym z pierwszych był premier Węgier Viktor Orban. Z kolei dzisiaj do Erdoğana zadzwonił rosyjski prezydent Władimir Putin. Politycy mieli rozmawiać o bliżej nieokreślonych nowych wspólnych inicjatywach. Dodajmy, że Turcja to kraj zamieszkany przez 82 miliony osób. To także druga co do wielkości armia w NATO oraz jedna z największych gospodarek regionu. Polskie Radio 24. Północ, południe. Z udziałem władz państwowych w Radomiu odbyły się uroczystości 42. rocznicy protestu robotniczego. Radomski czerwiec 76 był zrywem przeciw opresyjnej polityce rządu PRL, który z dnia na dzień zdecydował się na znaczącą podwyżkę cen żywności. Przed pomnikiem ludzi skrzywdzonych w centrum miasta kwiaty, oprócz delegacji państwowych i organizacji niepodległościowych, składali żyjący uczestnicy wydarzeń czerwca 1976. Reportera Polskiego Radia 24 Michała Walczyka. To wasze święto, mówił przewodniczący Radomskiej Solidarności Zdzisław Maszkiewicz. I wam należą się od nas dziś słowa podziękowania i uznania za waszą walkę. Bez Radomskiego Czerwca 76 roku nie doszłoby do powstania Solidarności. Wydarzenia sprzed 42 lat pamiętają osoby, które przeciwko znaczącym podwyżkom cen ogłoszonym dzień wcześniej przez rząd Piotra Jaroszewicza wyszli na ulicę. Ciężko było, no. Taki strach po prostu. I tyle. Strach przed czym? Przed władzą chyba raczej. Wspomina Małgorzata Traczyk. Ale strach szybko został pokonany, przypomina premier Mateusz Morawiecki, który przed pomnikiem ludzi skrzywdzonych złożył kwiaty. To właśnie bohaterowie tamtego czerwca są wielkim świadectwem walki o wolność. Wydarzenia w Radomiu, a także Ursusie i Płocku były kluczowe w dążeniu do wolności, przypomniał szef rządu. Chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować za waszą odwagę, za waszą gotowość do działania, za to, że jesteście przykładem dla dzisiejszych ludzi, dla dzisiejszej młodzieży, jak trzeba z poświęceniem walczyć o godność i o wolność Rzeczypospolitej. Radomskie wydarzenia czerwca 76 prezydent Andrzej Duda porównał do istotnych zrywów niepodległościowych. List do uczestników uroczystości odczytał minister Andrzej Dera. Nie byłoby jednak wolnej Polski,
gdyby nie Radomski Czerwiec. Tak jak nie byłoby Polski niepodległej, gdyby nie powstania kościuszkowskie, listopadowe czy styczniowe. Prezydent uczestnikom wydarzeń sprzed 42 lat przyznał odznaczenia państwowe. Wśród wyróżnionych jest przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Ludzi Skrzywdzonych Bronisław Kawęcki. Wracamy pamięcią bez odwetu. Myślimy o tym, żeby to miejsce, które do dziś odwiedzamy, po prostu będzie wołało o prawdę, o sprawiedliwość i o to, że to, co dokonaliśmy, miało sens. W naszym mieście żyją dzielni ludzie, zaznaczył prezydent Radomia Radosław Witkowski. Wygrali jednak, bo to wtedy po raz pierwszy pojawiła się ta wielka solidarność między ludźmi z różnych warstw społecznych. Między robotnikami, inteligencją, którzy nie dali się podzielić. Wśród internowanych po proteście robotniczym był m.in. Jacek Jesz. Po wielu miesiącach przetrzymywania w więzieniu zmarł w niejasnych okolicznościach. Krzyż Wolności i Solidarności odebrał jego syn. Dochodzenie do prawdy zajmie nam sporo czasu, przyznaje Michał Jesz. No niestety służba bezpieczeństwa miała tyle czasu i tyle możliwości, żeby posprzątać po sobie, mówiąc kolokwialnie. No i starali się robić to tak, żeby nie można było niczego odtworzyć. Jedną z kilku...